W niedalekiej przyszłości w Europie rozprzestrzenia się straszliwy kryzys, a ludziom brakuje podstawowych środków do życia. Rządy wkrótce zaczynają upadać, a władzę przejmuje totalitarny reżim o nazwie Za mało, który postanawia poradzić sobie z niedoborem zasobów poprzez eksterminację ludzi. Najpierw zabijają osoby starsze, a następnie kobiety w ciąży i dzieci. Niektórym krajom, takim jak Irlandia, Islandia i Norwegia, udaje się powstrzymać masakrę i sprzeciwiają się reżimowi, więc wielu ludzi ucieka do tych krajów. Wśród nich jest Niko i jego ciężarna żona Mia. Pewnej nocy przemytnik zabiera ich do lokalnego portu, gdzie biegają między kontenerami w poszukiwaniu drogi ucieczki. Kiedy drogę zagradza im pies, obierają inny kierunek i starają się ukryć przed światłami helikopterów. Słyszą, jak policja aresztuje kilku biegaczy, ale udaje im się ich ominąć i znaleźć innego przemytnika, który prosi o więcej pieniędzy. Zapłacili już dużo, więc nie mają innego wyjścia, jak tylko dać mu swoje obrączki ślubne. Następnie para wchodzi na tył ciężarówki z grupą kobiet, które również uciekają z dziećmi, a nawet psem. Mia zdejmuje bandaż, który ukrywał jej brzuch i martwi się, ponieważ od jakiegoś czasu nie czuła ruchu dziecka. Jednak Niko uczy ją, gdzie znaleźć miejsce ze stopą dziecka, ponieważ tam dziecko zawsze kopie. Daje jej również batona Snickers, którego oszczędzał, aby zjeść, gdy dotrą do Irlandii, jako małą nagrodę z okazji uroczystości. Po tym, jak jeden z uchodźców używa wiertarki, aby zrobić dziurę w ciężarówce i wpuścić światło. Mia obserwuje inne dzieci i czuje się winna, ponieważ ona i Niko zostawili swoje pierwsze dziecko, ale Niko przypomina jej, że żołnierze ją zabrali, więc oznacza to, że nie żyje. Po zaledwie kilku godzinach podróży ciężarówka zatrzymuje się, aby zabrać więcej uchodźców. Ludzie szybko wbiegają do środka, a ciężarówka staje się zbyt zatłoczona, więc przemytnik ogłasza, że podzieli grupę na dwie części, pozostawiając kobiety i dzieci tutaj, a mężczyźni pojadą innym pojazdem. Niko próbuje wyjaśnić, że był już w tej ciężarówce ze swoją żoną, ale zostaje zignorowany i zabrany. Drzwi są zamknięte, a Mia musi patrzeć przez dziurę, jak jej mąż zniknął, więc używa swojego telefonu, aby się z nim skontaktować. Niko mówi jej, żeby się nie martwiła, ponieważ ciężarówki jadą w tym samym kierunku, więc połączą się później. Na razie musi oszczędzać baterie i mieć oko na ich rzeczy. Podczas gdy ciężarówka kontynuuje podróż, Mia obserwuje świat zewnętrzny przez dziurę, niepokojąc się przemocą na każdym rogu, żołnierze zabijają uczestników zamieszek bez litości, a kobiety są zabierane w klatkach. Jakby były bydłem. Jakiś czas później ciężarówka zatrzymuje się, gdy dojeżdżają do punktu kontrolnego, a wszystkie kobiety w pośpiechu chowają się z tyłu. Kierowca przedstawia dokumenty potwierdzające, że przewozi ładunek, ale żołnierze i tak otwierają ciężarówkę, by ją sprawdzić. Na pierwszy rzut oka widzą tylko kilka pudeł, ponieważ uchodźcy ukrywają się za fałszywą ścianą. Jednak przywódca jest podejrzliwy i wysyła jednego ze swoich ludzi do środka, prosząc go, aby podszedł jak najdalej i strzelił w boczną ścianę. Facet robi to i widząc różnicę w odległości, przywódca może stwierdzić, że jest tam ukryty przedział, więc wchodzi do środka z grupą swoich żołnierzy i prosi kobiety, aby wyszły. Obawiając się najgorszego, Mia wspina się na skrzynię tuż przed tym, jak jedna z kobiet otwiera fałszywą ścianę. Przywódca natychmiast ją zabija, a pozostali żołnierze otwierają ogień, by wymordować całą grupę, podczas gdy Mia jest zbryzgana ich krwią. Pod koniec jedynymi, którzy stoją, są pies i małe dziecko. Pies ucieka, ale żołnierze zabijają również dziecko. Po ich odejściu Mia płacze i wysyła mężowi wiadomość, każąc mu się ukryć. Kilka godzin później ciężarówka dociera do innego portu, a kontener zostaje przeniesiony na statek. Mia próbuje zadzwonić do Niko, ale on nie odbiera, więc zostawia kolejną wiadomość z informacją, że statek ją zabiera. Następnie sprawdza rzeczy w torbie i zapala światło, po czym zasypia. Jakiś czas później Mia budzi się, gdy kontener zaczyna się trząść. Przez dziury pozostawione przez kule widzi marynarzy biegających dookoła, ponieważ gwałtowna burza niszczy statek. Mia zaczyna krzyczeć o pomoc, gdy trzęsienie sprawia, że toczy się po całym miejscu, doznając obrażeń, aż nagłe lądowanie ją powala. Chwilę później Mia budzi się i odkrywa, że woda dostaje się do kontenera przez otwory. Kiedy wychodzi na zewnątrz, odkrywa, że statek zatonął i teraz wszystkie kontenery, w tym jej, unoszą się na środku morza. Zaczyna panikować i próbuje zadzwonić do Niko, ale jej telefon został rozbity i nie działa. Następnie próbuje skorzystać z dodatkowego telefonu, który przyniosła w torbie, ale nie zna hasła, aby go uruchomić. Po sprawdzeniu, czy z dzieckiem wszystko w porządku, Mia zauważa, że woda wciąż dostaje się do pojemnika, więc zaczyna otwierać skrzynię, aby znaleźć coś, czego może użyć.
Niestety mają tylko takie rzeczy jak plastikowe pojemniki, telewizory, alkohol i słuchawki douszne. Znajduje też kilka bluz z kapturem i zakłada jedną z nich. Po rozejrzeniu się zaczyna zbierać wszystkie rzeczy, które wypadły z jej torby, w tym taśmę i szwajcarski scyzoryk. Po zaklejeniu dziur taśmą, aby spowolnić wodę, Mia znajduje swój pamiętnik i znajduje pocieszenie w zdjęciu swojej rodziny. Nagle słyszy krzyki i spogląda przez dziurę, by zauważyć powoli tonący kontener z ludźmi w środku. Zdesperowana Mia zaczyna krzyczeć imię Niko i wkłada swoją kartę SIM do działającego telefonu, ale Niko nie odbiera, a kontener tonie, więc Mia przechodzi załamanie. Przez kilka następnych godzin Mia bezskutecznie próbuje się dodzwonić. Gdy zapada noc, chwyta za nóż, ponieważ myśli o zakończeniu wszystkiego, ale nagle czuje, że dziecko się porusza. Mia postanawia żyć dla dziecka i zasypia, słysząc śpiew wielorybów na zewnątrz. Chwilę później Mia zauważa trzęsącą się wiszącą skrzynię i usuwa się z drogi tuż przed jej upadkiem. Jednak to powoduje, że woda zaczyna wypełniać pojemnik z dużą prędkością, a Mia myśli, że zaraz utonie, ale nagle budzi się i zdaje sobie sprawę, że to był tylko koszmar. Odkrywa, że taśma odpadła, a woda się pogarsza, więc wpycha skrzynię pod wiszącą i uwalnia ją nożem, tylko po to, by znaleźć jeszcze więcej plastikowych pojemników. Na początku jest sfrustrowana, ale podsuwają jej pomysł, usuwa gumę z pokrywek i używa jej do zakrycia dolnych otworów. Następnie wyjmuje wąż z maszyny znajdującej się w jednej z wielu skrzyń i wkłada go do innego otworu, aby usunąć przez niego wodę. Przesuwa również dwie skrzynie pod ścianę, aby mieć miejsce do leżenia i zaznacza poziom wody za pomocą większej ilości taśmy, odliczając dni do osiągnięcia limitu. Po kolejnej bezskutecznej próbie z telefonem, Mia odłącza przewody od słuchawek i wiesza zdjęcia na swoim pamiętniku, aby mogły wyschnąć. Następnie sprawdza swoje zapasy, upewniając się, że prawidłowo racjonuje butelki z wodą i jedzenie, a także odkrywa, że wiertarka i zapalniczka, które zostały upuszczone przez innych ludzi, nadal działają. Nagle na jej telefon dzwoni nieznany numer i Mia odbiera, by dowiedzieć się, że to Niko. Nie mógł wcześniej odebrać, ponieważ jego bateria padła, a on żyje, ponieważ inny kierowca ich oszukał, zamiast zabrać ich do portu, porzucił grupę poza miastem. Mia mówi mu, co się z nią stało, a Niko obiecuje, że ją uratuje, ale na razie musi kontynuować ratowanie baterii i przetrwać dla ich dziecka. Nagle Mia czuje skurcz i błaga dziecko, aby poczekało trochę dłużej. Bierze kę z kanapki i przestawia skrzynię, ale wkrótce zaczyna się nudzić. Zauważa nadchodzącą burzę i czuje kolejny skurcz, więc ma nadzieję, że to fałszywy alarm. Chwilę później okazuje się, że się myliła, burza wstrząsa pojemnikiem i dziecko naprawdę się rodzi. Mia krzyczy z bólu, gdy woda ponownie zaczyna przedostawać się do pojemnika, a jej telefon dzwoni, ale wyślizguje się jej z ręki, gdy próbuje odebrać. Nie mając innego wyboru, Mia zdejmuje sukienkę i zawiesza się na linach skrzyń, wstając i rodząc dziecko w wodzie. Pępowina jest owinięta wokół szyi dziecka, ale Mia szybko ją zdejmuje i klepie dziecko po plecach, aż płacze. Następnie Mia wspina się na skrzynię i wisi na dziecku, czekając, aż burza minie. Następnego ranka Mia czuje, jak łożysko wychodzi z jej ciała i odkłada je do plastikowego pojemnika. Następnie sprząta to miejsce tak bardzo, jak tylko może i wkłada dziecko do małego pudełka z bluzą z kapturem, podczas gdy ona sprawdza swoje rzeczy. Zjada trochę jedzenia z puszki, ale telefon został uszkodzony przez wodę i nie działa. Co gorsza, dziecko nie przestaje płakać, a Mia bezskutecznie próbuje karmić je piersią. Kiedy Mia słyszy dźwięk skrzypienia metalu pojemnika, wpada na pomysł, używa wiertarki i zaczyna robić dziury w suficie, mając nadzieję na wycięcie kwadratu, który pozwoli jej wyjść. Jednak hałas sprawia, że dziecko płacze jeszcze mocniej. Próbuje ją uspokoić, ale nawet śpiew nie działa i Mia wścieka się, krzycząc na biedne dziecko. Przynajmniej kiedy zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła, szybko przeprasza. Chwilę później Mia czuje, że jej klatka piersiowa reaguje i próbuje ponownie z dzieckiem, tym razem mleko wypływa i dziecko w końcu się karmi. Kiedy wyczerpanie w końcu daje o sobie znać, Mia nie może powstrzymać się przed skończeniem całego jedzenia, które ma. Następnie wraca do wiercenia w suficie, ale niestety wiertarka wyczerpuje się, zanim zdąży skończyć. Następnie wkłada kartę SIM z powrotem do oryginalnego telefonu, ale nadal nie może go uruchomić. Frustracja w końcu ją dopada i z wściekłością zaczyna rzucać wszystkimi swoimi rzeczami. Kiedy znajduje nóż, próbuje użyć go na dziurach w suficie, aby dokończyć pracę, ale to zaczyna czuć ból w rękach. W miarę upływu czasu Mia nie ma nic innego do roboty, jak tylko opiekować się dzieckiem, od czasu do czasu zwilżając skórę dziecka, aby pomóc jej w upale. Kiedy próbuje zasnąć, jest to naprawdę trudne, ponieważ jej żołądek ciągle warczy z powodu braku jedzenia.
W końcu desperacja zwycięża i Mia postanawia zjeść własne łożysko. Nagle ponownie słyszy wieloryby na zewnątrz, a kiedy wychodzi, wieloryb uderza w pojemnik, powodując ponowny płacz dziecka. Mia odpowiada, uderzając w ściany kontenera, ponownie strasząc wieloryba. Następnego ranka Mia ponownie próbuje z nożem i dziurami, ale nóż się łamie. Telefon nadal nie działa, a Mia musi wypić ostatnią czystą wodę. Czując zawroty głowy z powodu upału, Mia wybiera trochę wody morskiej i rzuca ją na głowę, po czym zaczyna zlizywać krople wody z sufitu. Niestety po kilku minutach robi jej się niedobrze. Zawroty głowy pogarszają się z czasem i nagle Mia widzi papierowy samolot lądujący na jej nogach. W tym momencie pojawia się jej pierwsza córka, obwiniająca matkę o śmierć z rąk żołnierzy. Mia płacze, a Niko pojawia się obok niej, przypominając jej, że to nie była jej wina. Kiedy Mia budzi się z tego snu, czuje się lepiej, ponieważ w końcu pada deszcz i woda wpada przez dziury. Mia wypija trochę wody i zbiera jak najwięcej do plastikowych pojemników. Chwyta również puszkę, ale kiedy pokrywa pęka, wpada na pomysł. Lina ze skrzyń zostaje przełożona przez otwory w suficie, a Mia zaczyna ciągnąć w dół, aż w końcu udaje jej się otworzyć otwór, który wpuszcza światło słoneczne do środka. Następnie Mia wspina się na szczyt kontenera i potwierdza, że w zasięgu wzroku nie ma lądu. Ona i dziecko śpią tam, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, a kiedy przychodzi czas na przewinięcie dziecka, Mia wrzuca brudną bluzę do wody. Przyciąga to uwagę wielu ryb, więc Mia w pośpiechu chwyta linę i kawałek metalu, aby spróbować łowić ryby. Bez względu na to, jak bardzo się stara, nie może trafić ani jednej ryby. Po tym, jak się poddała, nagle zauważyła przelatujący samolot i natychmiast wbiegła do kontenera, aby rozbić telewizor, zdobywając kawałek jego ekranu. Następnie wspina się z powrotem, ale w pośpiechu przypadkowo rani sobie nogę. Ignorując na razie ból, używa kawałka ekranu do odbicia światła słonecznego, ale samolot jej nie widzi i odlatuje. Rozczarowana Mia wraca do kontenera i używa kilku drutów i małych metalowych elementów, aby zszyć ranę. Jest to bardzo bolesny proces, więc próbuje ułatwić go alkoholem. Potem widzi setki wkładek dousznych i wpada na inny pomysł, z drutów zaczyna robić sieć. Gdy jest już gotowa, wrzuca ją do morza wraz z brudną szmatką i w końcu udaje jej się złapać kilka ryb, które natychmiast zjada na surowo. Przez kolejne dni Mia ciężko pracuje nad swoim przetrwaniem. Usuwa wodę z pojemnika za pomocą węża i z powodzeniem łowi ryby za pomocą sieci, odkładając wiele ryb do plastikowych pojemników. Bierze również kartki z pamiętnika, aby napisać kilka notatek SOS i umieszcza je również w pojemnikach, które wrzuca do morza z nadzieją, że ktoś je znajdzie. Pewnego popołudnia Mia pokazuje dziecku wszystkie zdjęcia rodziny i postanawia nazwać dziecko Noah po swojej babci, tak jak chciał Niko. Pokazuje jej również zdjęcie swojej siostry, dzieląc się historią o tym, jak żołnierze ją zabrali i jak wciąż się za to obwinia. Późnym wieczorem Mia zauważa, że jej dziecku robi się zimno, więc używa alkoholu i zapalniczki, aby rozpalić ogień. W środku nocy Mia słyszy, jak coś uderza w ścianę i wychodzi, by odkryć, że to tylko plastikowy pojemnik. W tym momencie jej telefon zaczyna dzwonić i jest ucieszona, słysząc głos Niko, ale niestety ma on złe wieści. Próbował ukraść łódź, ale został zauważony przez żołnierzy i zastrzelony. Teraz się ukrywa, ale powoli się wykrwawia i nie zostało mu wiele czasu. Niko zadzwonił, aby się pożegnać i zmusić mnie do obietnicy, że przeżyje, więc Mia kładzie telefon obok jej dziecka, aby mógł z nią porozmawiać i usłyszeć jej słodkie małe odgłosy. Po tym, jak Mia i Niko mówią sobie kocham cię, jej bateria umiera, a wiatr gasi ogień, gdy płacze. Następnie okazuje się, że Mia wciąż ma button Snickers, który zgodnie z obietnicą zachowała na koniec podróży. W dniu 26 Mia jest bliska załamania. Na ścianach kontenera, który wkrótce osiągnie limit wody, znajdują się rysunki i tyrady na kartkach papieru, więc Mia i dziecko mieszkają teraz na jego szczycie. Mia używa również drewna ze skrzyni, plastikowych pojemników i liny, aby złożyć tratwę. Nagle na kontenerze ląduje Mewa, która zabiera część ryb, co daje mi nadzieję, ponieważ oznacza to, że muszą być blisko lądu. Późnym wieczorem mi udaje się rozpalić nowy ogień i przygotować żagiel dla swojej tratwy. Nagle słyszy hałas wewnątrz pojemnika i zdając sobie sprawę, że wkrótce zatonie, Mia nurkuje, aby zebrać wszystkie swoje zdjęcia. W plastikowym pojemniku dostrzega również batonik Snickers, więc podejmuje ryzyko i wchodzi do środka, aby go złapać. Gdy woda odpycha tratwę z nogą, stopa mi zaplątuje się w linę, więc walczy z nią, starając się nie utonąć. Za pomocą kawałka metalu udaje jej się odciąć linę i szybko wypływa z kontenera tuż przed jego ostatecznym zatonięciem. Kiedy Mia dociera na powierzchnię, z przerażeniem odkrywa, że nie widzi jej dziecka.
W tym momencie przepływa obok niej woda, która uderza Noę i doprowadza ją do płaczu. Teraz Mia może podążać za kierunkiem hałasu i połączyć się z córką. Następnego ranka, gdy pływają, Mia otwiera plastikowy pojemnik i wyrzuca kilka ryb, mając nadzieję, że przyciągnie to ptaki. Wkrótce nad nimi przelatuje grupa mew, co zauważa przepływająca w pobliżu łódź. Natychmiast płyną w tym kierunku i ratują małą tratwę, znajdując w środku Noę żywą i zdrową. Z tratwy wypada również lina, która wpada do morza, więc marynarze zaczynają ciągnąć, aż ciało mi wydostaje się na zewnątrz. Marynarze natychmiast zaczynają stosować resuscytację krążeniowo-oddechową, ale Mia nie chce się obudzić, jednak odmawiają poddania się dla dobra dziecka. Po wielu uciśnięciach klatki piersiowej Mia w końcu reaguje, a marynarze przekazują jej dziecko, a następnie używają radia, aby wezwać pomoc. Chwilę zajmuje mi uświadomienie sobie, że jest bezpieczna, a kiedy patrzy na horyzont, widzi, że zbliżają się do Irlandii, co oznacza, że będzie mogła rozpocząć nowe życie, którego pragnęła. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.